Witajcie, w ostatniej lekcji omówiliśmy sobie wstęp do klas. Jeszcze temat nie jest skończony, ale ten temat bardzo nam się przyda. Do tego by omówić dzisiejszy temat, czyli moduły i pakiety. Zapraszam. Na początek omówię moduły. Moduły to nic innego jak inne pliki Pythona które mogę użyć w moim programie. Pokażę Wam jak to zrobić, ale na początek zerknijcie sobie o dokładnie na ten zestaw katalogów, a ściślej to tak naprawdę chodzi nam o obecny plik 011, to jest ta obecna lekcja. I teraz ten plik 011 będzie korzystał z tego pliku moduł.py. Zatem w tym samym katalogu mam po prostu inny plik Pytona. Interesuje nas ten. I ten plik. Zawartość tego pliku mam ją tutaj. Mam ją też skopiowaną. Za chwilę to zobaczymy w komentarzu naszego głównego programu, gdzie też będziemy mogli sobie to podejrzeć, omówić. Zobaczcie. A zawartość tego pliku moduł.Py jest tutaj w komentarzu. Mamy tam jakąś instrukcję, która coś wyświetli. Mamy tam zmienną info, która jest tekstem. Jakąś funkcję, która zwraca 100. I prymitywną klasę, która w zasadzie tyle tylko że jest. Zatem, jak teraz taki plik, który jest, jak przypominam, w tym samym katalogu, co mój obecny plik lekcji 11.011py, jak ten moduł py zaimportować? Ano. Bardzo naturalnie. Popatrzcie, import moduł. Nie piszę moduł py. Nie, nie. Tutaj pyton już doskonale wie, że będzie trzeba poszukać dokładnie takiego pliku o takiej nazwie. Jeżeli wpisałbym tu nazwę, która jest nazwą Jakąś z biblioteką wbudowaną w Pytona, to oczywiście byłaby zaimportowana ta biblioteka. Takie operacje już robiliśmy, ale jeżeli nie istnieje taka biblioteka standardowa o takiej nazwie, to właśnie Pyton domyśla się, że należy przeszukać katalogi pod kątem istnienia takiego pliku. No i tutaj po imporcie, co się stanie? Uruchomimy tę część kodu i popatrzcie. Po pierwsze, wywołanie metody import tak jakby wykonało ten moduł, wykonało ten plik, bo popatrzcie, pojawiła się tutaj informacja plik moduł.py. Zatem wykonała się ta instrukcja z wnętrza tego modułu. Zatem widzimy, że przywołanie modułu tak po prostu w ten sposób, zaimportowanie pliku to tak jakby wykonanie tamtego pliku. Ale żeby dobrać się teraz na przykład do funkcji, która tutaj była zdefiniowana w tym module, w tym modul PY. Nie mogę po prostu wpisać F1. Gdybym tak po prostu wpisał F1 to F5 nie, nie mam pojęcia, co to F1. Dlaczego? A właśnie dlatego, że taki moduł, taki importowany plik jest traktowany jakby był właśnie taką przestrzenią, czyli dokładnie jak byłby biblioteką. Dlatego muszę poprzedzić F1, czyli tę funkcję, która tam się znajdowała, nazwą tego modułu, czyli moduł.f1. No i tu dlatego już to działa, kiedy to. Uruchomimy, i mamy tu moduł F1. No to w to miejsce zostanie zwrócona wartość 100. Możemy to sobie zresztą wyświetlić. O, popatrzcie. I mamy tą setkę. Zatem jak najbardziej przywołaliśmy to F1. Teraz możemy też skorzystać z tych zmiennych, które tutaj były w module, no ale dokładnie w taki sam sposób. Musimy najpierw podać nazwę moduł, kropka, i dopiero powołać się na tę nazwę zmiennej info w tym wypadku. Podobnie tworzenie obiektu moduł.a. A jest klasą, zatem nasz obiekt stanie się dokładnie obiektem klasy A, tyle tylko, że ta klasa A była sobie w module. I to jest taki pierwszy sposób, najprostszy, skorzystania z modułu. Drugi sposób wykorzystania czy importowania modułu też już znacie, bo jest znany z importowania bibliotek w taki sam dokładny sposób. From module, import, wszystko, import gwiazdka. I teraz nie muszę się powoływać na ten prefiks moduł po prostu info, po prostu F1, po prostu klasa A i tak dalej. Zatem nie potrzebuję tego prefiksu, nazwa modułu z kropeczką. No to teraz pakieciki. Pakieciki w ogóle są ciekawsze, lepsze od modułu. A, jeszcze jedno. Czy można moduł umieścić w podkatalogu? Można. Popatrzcie, umieściłem w podkatalogu modulsy nasz moduł.py, czy modul. I teraz praktycznie, o, widzicie, stosuję taką notację z kropką, taki rozszerzony prefiks, tak jakby katalog ukośnik zamienił się na nazwę tegoż katalogu kropeczkę. Zatem mój moduł modul ładuje identycznie tyle tylko. Że muszę sobie poprzedzić go jeszcze jakby tym pierwszym katalogiem, dlatego że modulsy.modul oznaczają, iż będziemy szukać naszego pliku modul.py w katalogu modulsy. No taka bardzo intuicyjna, bardzo intuicyjny sposób używania tego modułu. No to już pakiet teraz. Pakiety to trochę bardziej rozbudowana mechanika. Można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie dalej moduł. Ale o wiele bardziej złożony w porównaniu do zwykłego importu takiego pliku jak modul.py. Mamy więc sytuację taką: mam tutaj ten plik 011, to jest ten nasz obecny, i teraz mam w tym samym katalogu całe katalogi, które będą robić jako te pakiety. Mam tutaj katalog klasy, i katalog klasy 2 to do późniejszego przykładu. Przyjrzyjmy się najpierw temu katalogowi klasy. Wewnątrz tego katalogu Mamy takie kluczowe pliki. Tu jest jeszcze taki podkatalog, który sobie sam pyton tworzy, kiedy taki pakiet zaczyna funkcjonować. Ale to sobie ominiemy. Zawartość tego nie jest istotna. To jest coś, co sobie tutaj pyton przygotowuje, by móc z takiego pakietu korzystać. Nie omawiam tego, nie jest to treścią tego kursu. Mamy więc kluczowe trzy pliki tutaj. W moim pakiecie mam taki plik podkreśnik, podkreśnik init. I znów dwa razy podkreśnik.py. Przypomina to nazwę konstruktora. I tutaj ten plik, za chwilę powiem, co robi, jest powiedzmy, że niezbędny, kiedy chcemy stworzyć pakiet, ale nie musi mieć w sobie zawartości. Ale może mieć. Zaraz po omawianiu kodu powiem, co ten plik robi. I mamy tutaj dwa pliki które definiują jakąś klasę. Mamy tu klasę organizm, którą znacie tam z wcześniejszej lekcji o klasach i mamy klasę punkt. Nie będę już tego jakoś szczególnie omawiał, tym bardziej, że no, to jakiś strasznie mały podgląd jest. Zobaczcie, to jest, ten, to jest ta klasa, którą mieliśmy wcześniej, organizm, tam, że to, to żyje i tam zdrowie, to z wcześniejszych lekcji. I tutaj mamy też klasę punkt, o, dokładnie to, co było wcześniej, tam te gettery, settery. Dokładnie to z tej wcześniejszej lekcji. Zatem umieściłem to w pakiecie. I taka jest właśnie zasada, że klasa musi się znajdować, klasa, którą będę chciał mieć w pakiecie, a później ewentualnie sobie ją importować, musi być w pliku o takiej samej nazwie, jak ta klasa. Czyli definicja klasy, klas punkt znajduje się w no cichutko tam. Znajduje się w pliku. Punkt.py, a klasa organizm znajduje się w pliku organizm.py. Zatem tak wygląda struktura potencjalna pakietu. Zaraz jeszcze to będę omawiał. Tutaj macie klasy 2, bardzo podobna struktura, tylko trochę przeorganizowałem zarówno organizm, jak i punkty, ale do tego dojdziemy. Generalnie pakiet to katalog. Tak najlepiej o tym myśleć i tak najlepiej to tworzyć, w którym znajduje się specjalny plik init. Oraz wszystkie klasy, które chcę, aby były częścią tego pakietu, gdzie te klasy są w plikach o takiej samej nazwie, jak klasa, którą definiują. No i przejdziemy teraz do yy, po kolei przykładów, by zobaczyć, jak pakiet zaimportować. Jak więc działają pakiety? Kiedy importujemy sobie coś z takiego pakietu, tutaj mamy przykład importu jednej klasy z tego pakietu. Pakiet może dostarczać wiele klas te klasy mogą się jakoś ze sobą wiązać, ale nie muszą. W tym wypadku mam samodzielne klasy i chciałbym klasę punkt zaimportować z mojego pakietu klasy. Zatem wpisuję import klasy. W praktyce to jest jakby ten właśnie podkatalog klasy. Kropeczka punkt. To w praktyce będzie ten plik punkt.py, w którym znajduje się klasa punkt. A tak wygląda plik init.py. Mam tam jakąś zmienną, mam dwie definicje funkcji f1, f2, które się tutaj przedstawiają. Jestem f1, jestem f2, i mam specjalną zmienną, wrócę do niej na koniec. Taka zmienna magiczna ALL. I mam jeszcze print, załadowano pakiet klasy, czyli taką instrukcję, która coś tam wyświetli. I teraz moment, w którym ja importuję, będzie momentem uruchomienia całego tego pliku init. Zatem, co się pojawi na ekranie, kiedy to Uruchomić. A no, zobaczcie, pojawia się tutaj napis, załadowano pakiet klasy, zatem na pewno wykonała się ta instrukcja z klasy z pliku init, zatem domyślamy się, że i wszystkie wcześniejsze też. Zatem import wykonał ten skrypt init. Teraz mam dostęp do tego, co w tym init się znajdowało. No i oczywiście będę miał dostęp do klasy punkt, ale to za sekundę. Popatrzcie po kolei. Tutaj mam wyświetlenie zmiennej tej, która była w init, globalnej. I ona jest, to jest te 100. Następnie wywołuję sobie F1 i F2, podając prefiks klasy. To jest bardzo podobne do tego, co było w module i bardzo podobne do tego, jak się korzystało z bibliotek. Z tym, że zauważcie, tu wprawdzie importuję tylko punkt. Ale sam fakt, że ten punkt jest z pakietu klasy i tak wywołał ten init. Zatem mogę się do F1 i do F2 jak najbardziej odwoływać, mimo że tu importowałem tylko klasę punkt. Ale sam fakt, że skorzystałem z pakietu klasy, odpali ten cały skrypt init i wszystko, co tam jest, już jest dla mnie. Bardzo duża elastyczność. Co tam umieścicie, w zasadzie wasza sprawa, ale chodzi o to, że jeżeli chcecie, by coś się załadowało, kiedy importujemy jakiś pakiet, chcecie wykonać jakieś wstępne nie wiem, konfiguracje całego programu, no to tam możecie coś umieścić. Bardziej chodzi o to, byście pamiętali o tym, że init uruchamia się przy imporcie. Nie? To jest najważniejsze. Następnie przykład użycia klasy, która jest wewnątrz mojego tutaj modułu, pakietu. Popatrzcie. Pakiet klasy. Moduł, jakby punkt, i dopiero ten drugi raz przywołany punkt to jest moja klasa, bo w pliku punkt znajduje się klasa punkt. A no takie trochę zawiłe w tym wypadku, ale to dlatego, że tak po prostu importowaliśmy to wszystko w ten sposób. Ten pierwszy prefiks jest jakby dwuczłonowy. Znajduje się tutaj katalog pakietu i plik, można by powiedzieć, moduł. Dopiero to jest dosłownie moją klasą punkt, zatem p0 jest punktem o współrzędnych 0,0. No i tutaj możemy sobie ten print p0 zrobić. Będziemy mieli to o w tym miejscu x0, y0. Tutaj mamy też troszeczkę inny sposób takiego ładowania danych. Dlaczego? Bo utworzyłem sobie do tej klasy punkt referencję. Pamiętacie, wszystko w Pythonie może być referencją do obiektu i w ogóle wszystko jest obiektem. Zatem taka klasa punkt może być potraktowana jako pewien rodzaj obiektu. Zatem ja mogę sobie stworzyć referencję do tego prefiksu i do tej klasy. Zatem to jest coś jak alias. PKT od tego momentu będzie aliasem dla całej tej konstrukcji klasy punkt punkt. To wszystko cały czas działa przy takim imporcie jak tu. Zatem P1 to będzie na przykład PKT od 12, no taki skrót bardziej poręczny nie niż pisanie takich długich prefiksów. Print P1 wyświetla nam właśnie ten punkt X1Y równa się 2. Zatem taki pierwszy sposób użycia pakietu za nami. Zobaczmy kolejne. Teraz zaimportujemy wszystko, co powinno rozwiązać problem pisania tych żmudnych prefiksów. No i rozwiązuje. From klasy import wszystko, czyli gwiazdka i teraz zobaczcie, print globalna globalna znajdowała się w pliku init. Pamiętajmy. Zatem print globalna nie ma problemu, jesteśmy w domu, tylko tu uruchomię i mamy setkę. O, jest tu setka. Oczywiście załadowano pakiet klasy, czyli ponownie init na pewno się wykonał. Mamy F1 nie ma problemu, przedstawiło się, jestem F1, ale uwaga, nie przedstawi się F2. Dlaczego? Kiedy tak bym to zrobił, to będzie 2, F2 nie jest zdefiniowane. No jak to? Przecież wcześniej było zdefiniowane i jest w pliku init. No to co tu się stało, że nie działa? A właśnie, teraz wyjaśnię o co chodziło z tą zmienną magiczną all, która znajdowała się w pliku init. Ta all jest listą, w której to liście wymieniam, co pozwolę importować, gdy użyję gwiazdki. Popatrzcie, wymieniłem tutaj zmienną globalną, oraz wymieniłem normalnie jako napisy, to są napisy odwołujące się do tych nazw. Oraz F1 wymieniłem na liście, ale nie wymieniłem F2. Dlatego, kiedy zastosowałem tutaj import z gwiazdką, to w, został wzięty pod uwagę właśnie ten all. Ta referencja do listy. Tylko to, co tam było, zostało zaimportowane. Gdybym nie miał tam zdefiniowanego tego OL w ogóle, no to by się wszystko importowało. Albo gdybym miał tutaj wymienione wszystko. No ale to wtedy bez sensu. Najczęściej stosujemy to właśnie wtedy, kiedy chcemy zablokować import czegoś, gdy wszystko naraz importujemy. I tyle. Cała tajemnica tej zmiennej, dziwnej OL. Zatem F2, ponieważ tam w Olnie jest wymieniona, no po prostu nie będzie y, można jej było używać w ogóle przy takim imporcie, przy takim jak tu, przy takim jak było wcześniej, widzieliśmy F2 jak najbardziej się nam przedstawiała. No i teraz jeszcze jeden przykład. From klasy import punkt, czyli nie wszystko, tylko jakąś konkretną klasę sobie tutaj y, przywołamy do życia. Zobaczmy ciekawą rzecz. Drugi raz importujemy klasę, ale czy widzimy żeby drugi raz wystąpił napis załadowano pakiet klasy mhm. to raz informacja zatem tu import i tu import ale i nic został jakby uruchomiony raz przy tym imporcie dalej jesteśmy tu w tym pakiecie klasy ale już nie widzimy drugi raz napisu załadowano pakiet klasy", klasy więc już mamy informację że tutaj jakby ten inicjator jest za pierwszym razem tylko użyty tutaj robimy sobie referencję ale już tylko do punkt.punkt punkt. nie muszę dawać tego prefiksu klasy. No bo przy takim from klasy import punkt pamiętamy, że ten prefiks samego modułu, samego pakietu i biblioteki nie jest potrzebny. I tu też wcześniej mieliśmy referencję PKT klasy.punkt.punkt. Kropka, kropka, punkt. Teraz już wystarczy zrobić punkt.punkt. Punkt. No i P0 równa się PKT 35, print P0 jesteśmy tutaj, punkt 3 i Y. X3Y5. To jest kolejny sposób, ale jeszcze jeden wam pokażę, jeszcze taki inny. Już nie będę tego. Tam komentarz wkładał. Zobaczcie tutaj. O, mamy jeszcze taki sposób: from klasy.punkt import wszystko. W efekcie mm, zaimportuję wszystko z modułu punkt w pakiecie klasy. I teraz już mogę bezpośrednio odwołać się do tej klasy. Można więc i taki import zastosować. I teraz ta klasa punkt jest tak, jakby była dokładnie zdefiniowana w tym moim pliku. Nie muszę żadnych też prefiksów tu robić, ani nawet aliasów żadnych. Można i tak. No i teraz te P1 jak najbardziej się wyświetli. O, mamy to tutaj. I ponownie widzicie trzeci import pakietu klasy i tylko raz było załadowano pakiet klasy. Czyli widzimy, że pierwszy import z pakietu czegokolwiek, to jest to i uruchomienie tego init, później już nie widzimy, by to występowało. No to teraz trochę inny pakiet, trochę inne użycie. W drugim przykładzie mam praktycznie taki sam katalog, tyle tylko że klasy 2 go nazwałem i to będzie ten nowy pakiet, a wewnątrz mam praktycznie też te same pliki, czyli plik z organizmem, plik z klasą punkt i tak dalej, ale trochę inaczej wykorzystałem nasz plik init. I to może być pewna sugestia ładowania takiego pakietu całego. Popatrzcie, w pliku Init użyłem takich dwóch oto poleceń. From klasy 2 punkt import punkt, i FROM klasy 2 organizm, import organizm, czyli inicjator całego pakietu sam w sobie zawiera ładowanie swoich podklas, tych klas modułów. Zatem kiedy ja teraz na przykład wykorzystam taką formę importu, popatrzcie, from klasy 2 import gwiazdka, to tutaj w momencie uruchomienia tego będzie najpierw uruchomiony ten init, czyli będzie wywołane from klasy 2 punkt, import punkt, from klasy i tak dalej. Zatem ten ogólny import w pliku pierwszym tym bazowym Wywoła przeze mnie wybrane poszczególne, bo ja nie muszę wszystkich tutaj modułów tych klas zaimportować, mogę sobie wybrać. Niemniej, taki ogólny import wywoła ten plik init, który zaimportuje w odpowiedniej kolejności odpowiednie interesujące mnie klasy z wnętrza samego pakietu i ja już tutaj będę mógł ich używać tak, jak one by były po prostu w moim programie. Tak, wprost. Też jest to. Trochę inne podejście do wykorzystania pliku INIT, ale jak widzicie, jest możliwe. I teraz punkt po prostu przywołuje, tak? P0 równa się punkt 125. F5 jest, mamy wyświetlony. Organizm tworzy tutaj konstruktor trochę zmieniony. Piątka, opis, tak, czyli zdrowie, jakiś opis, print.org jest organizm, zdrowie równa się 5, opis równa się śluz i parzydełka taką mechanikę można wykorzystać właśnie do takiego troszeczkę prostszego później też używania naszych importowanych z pakietem klas, gdzie no nie muszę używać tych wszystkich prefiksów, ale czasami warto jest używać te prefiksy, ponieważ może jest tu jakaś zbieżność nazw, może mamy jakieś takie klasy, które są ponazywane jak jakieś klasy z biblioteki domyślnych, standardowych pytona, zatem no, znowu kwestia tego, co chcemy uzyskać, jak chcemy zbudować cały nasz program. Dlaczego pokazałem wam te moduły i pakiety? Bo kiedy robimy jakiś większy program, warto od razu go porządkować właśnie pod kątem modułów i pakietów. Czyli warto tak przemyśleć strukturę programu, żeby nasze klasy, nasze jakieś skrypty, które chcemy, żeby gdzieś tam się inicjowały, czasem tak, czasem nie. Można to właśnie wszystko poporządkować na zasadzie jakichś modułów, czy całych pakietów, gdzie ten plik Init będzie sterował importem tego całego pakietu. Będzie dla nas wybierał odpowiednie klasy, może być to poprzedzone jakimiś testami w tym pliku Init, jakąś kontrolą tego, co importuje, jak importuje. Zatem tu pokazałem tylko zarys tego, tej idei, natomiast już w praktyce, mając tutaj wiedzę, że jest coś takiego, będziecie sobie mogli w jakiś to sposób porządkować. Tutaj dobra rada, dobrze jest pobrać jakieś programy istniejące, które mają właśnie tak podzieloną strukturę na moduły, pakiety i przyjrzeć się, jak robią to inni. Bo tutaj samo pokazanie wam takich techniki nie rozwiązuje problemu. No okej, okay, wiem, że coś takiego jest, po co mi to? Nie? Po pierwsze, Ucząc się, skrypty będą tak krótkie, że po co mi tu moduły i pakiety w ogóle? No ale powiedzmy, trzeba znać tą technikę, bo poważniejsze programy już z tego korzystają, więc tutaj wam pokazałem, jak. Ugryźć ten temat, jak rozpocząć pracę z własnym modułem i pakietem. Na koniec, mała uwaga: w katalogu z pakietem mogą być podkatalogi, jako takie podpakiety, i one też mogą mieć swoje pliki init i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ta struktura jest taka wewnętrznie się zagnieżdżająca. Tak jak moduł mógł być w podkatalogu, to przecież mógłby być i w, pod, w podkatalogu i tak dalej, i tak dalej. No ale to myślę, że już jest dosyć intuicyjne i że się połapiecie Zatem. Tyle w tym temacie. Może troszeczkę żmudnawy, bo to takie tam moduły, pakiety, ale bardzo przydatne, zwłaszcza w dojrzalszym programowaniu. No i zapraszam na następną lekcję. Już będziemy wracać do klas, a ściślej do dziedziczenia.